Czytam tekst ślubowania. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy. Ślubuję, tak mi dopomóżcie. Dziękuję. Czcigodni księża, na czele z księdzem dziekanem Grzegorzem Tworzewskim, moim proboszczem księdzem Marcinem Labonem, siostrę pasterki z Sankowego Wzgórza, panie przewodniczący, panie wiceprzewodniczący, panie wiceprzewodniczący, drodzy radni, Wysoka Rado, szanowni państwo, koleżanki i koledzy samorządowcy, zaproszeni goście i drodzy mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego. W pierwszych słowach mojego wystąpienia inaugurującego pragnę zwrócić się do wszystkich wyborców, którzy 16 listopada oddali swe głosy na mnie. Chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za zaufanie, jakim mi państwo obdarzyliście, wybierając na burmistrza miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego w kadencji 2014-2018. Jest to dla mnie osobiście ogromna satysfakcja, radość i dowód uznania dla mojej pracy w samorządzie. Jest to jednak także ogromna odpowiedzialność i troska o to, by państwa nie zawieść. Funkcję burmistrza przyjmuję z wielką radością, ale również i z wielką pokorą. Swoją przyjaźń z samorządem rozpocząłem w roku 2003 jako stażysta, a później pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim. Możliwość poznawania pracy wyższego szczebla samorządu wojewódzkiego dana mi była od roku 2007 do teraz. Pracując w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, najpierw jako referent, podinspektor, inspektor, główny specjalista, a na końcu zastępca dyrektora w Kancelarii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pierwszych szlifów pracy samorządowej mogłem nabierać u boku burmistrza Tadeusza Fuksa oraz sekretarza Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie, pani Ireny Szymaniak oraz mojego prawdziwego przyjaciela na dobre i na złe, Marioli Szymczak. W Toruniu w tajniki samorządu województwa wprowadził mnie Ryszard Bogat. Dziękuję panu, panie Ryszardzie. Dziękuję również marszałkowi województwa kujawsko-pomorskiego, panu Piotrowi Całeckiemu, a także obecnym dzisiaj na uroczystej sesji moim koleżankom i kolegom z kancelarii w sejmiku za 8 lat współpracy w sejmiku województwa i liczę na dalszą współpracę na rzecz dobra naszej małej ojczyzny, jaką jest miasto i gmina Jabłonowo-Pomorskie. Pozwólcie państwo, że teraz wręczę okolicznościowe kwiaty dla osób, które wcześniej wymieniłem. Szanowni państwo, nie będę kontynuował dalej swoje wystąpienie. W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować za wspieranie i słowa otuchy. Dziękuję przede wszystkim mieszkańcom Jabłonowa Pomorskiego, Mileszew, Lębarga, Płowęża, Konojat, Płowężka, Nowej Wsi, Góral, Szczepanek, Jabłonowa Zamek, Buku Pomorskiego, Adamowa, Buku Góralskiego, Budziszewa, Gorzechówka, Piecewa, Jaguszewic, Bukowca. Dziękuję za poparcie udzielone mi w wyborach 16 listopada raz jeszcze.
Dziękuję radnym i kandydatom Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego za okazane zaufanie i udzielenie mi wsparcia w wyborach. Dziękuję mojemu rodzeństwu, rodzicom, mamo, tato, dziękuję wam bardzo. Najbliższym przyjaciołom i znajomym. Chciałbym w tym miejscu w sposób szczególny podziękować osobie, która jest dla mnie najważniejsza, najcenniejsza. Dziękuję ci, Beatko, że w tym trudnym dla nas czasie nigdy na mnie nie zwątpiłaś i zawsze stałaś przy mym boku. Dziękuję ci raz jeszcze. Wyrażam wdzięczność panom Krzysztofowi Kamińskiemu, Zbigniewowi Mikulicz, wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu, Ryszardowi Boberowi, posłowi Zbigniewowi Sosnowskiemu, Mirosławowi Gaczyńskiemu, Edmundowi Trot, Michałowi Kropiwnickiemu, Mariuszowi Kanowskiemu, Ryszardowi Maciejewskiemu, Zdzisławowi Zapalskiemu, Aleksandrowi Martko, Kazimierzowi Jacewiczowi, Michałowi Szymelfenik, panu Romanowi Trendowskiemu, panu Władysławowi Strzelczyk. Dziękuję również panią Irenie Szymaniak, Marioli Szymczak, Barbarze Kwiatkowskiej, Bogusławie Snopek, Zofii Gierszyńskiej, Beacie Batko, Marzenie Jarzębskiej, Marzenie Orzech, Danucie Grzyb, Małgosi Ulatowskiej, Urszuli Kowalskiej, Ani Strzeleckiej, Kaśce Wejner-Snopek, Magdzie Nowak, Magdzie May, Alicji Linowieckiej, Alicji Szyc, Ani Rzepka, Benedykcie Sadowskiej-Rogowskiej i Małgosi Małkowskiej. Dziękuję serdecznie mojemu proboszczowi, księdzu Marcinowi Labunowi. Dziękuję paniom z kół gospodyń wiejskich, sołtysom, radom sołeckim. Dziękuję wszystkim tym, którzy nie bali się i okazywali mi wsparcie. Dziękuję wam serdecznie i proszę, bądźcie ze mną dalej. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego, zawsze swoją pracę traktowałem, traktuję i będę traktował jako służbę na rzecz drugiego człowieka. Dziś u progu rozpoczynającej się kadencji chciałbym powiedzieć, iż uczynię wszystko, wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie samorządowe, aby osiągnąć cel nadrzędny, jaki jest dalszy rozwój miasta i gminy, poprawa warunków życia i mieszkańców. Będę zgodnie ze swoim sumieniem i złożonym przed chwilą ślubowaniem uczciwie, rzetelnie, praworządnie sprawować powierzony mi urząd dla dobra i pomyślności wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Będę starał się ponad podziałami być burmistrzem całej gminnej wspólnoty. Szanowni Państwo, budujemy Polskę obywatelską i samorząd gminny musi wspierać aktywność mieszkańców, pobudzać ją i promować zarówno poprzez swoje jednostki pomocnicze, sołectwa, jak i poprzez ścisłą i jak najszerszą współpracę z organizacjami pozarządowymi. Jestem głęboko przekonany o słuszności stosowania zasady pomocniczości i wszędzie, gdzie to możliwe, kompetencje i środki przekazywane będą jak najbliżej mieszkańców. Jeżeli jakieś zadanie może wykonywać sołectwo, parafia, stowarzyszenie, to z dużą dozą prawdopodobieństwa można przyjąć, że zrobi to dobrze, a nawet bardzo dobrze. Nie dopuszczę do tego, żeby lokalne organizacje pozarządowe zostały pozostawione bez wsparcia samorządu. Nie zostawię bez pomocy Polskiego Związku Wędkarzy, Polskiego Związku Pszczelarzy, Polskiego Związku Łowieckiego, sportowców, koła gospodyń wiejskich, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, osób starszych, ochotniczych, straży pożarnych. Chcę służyć pomocą organizacyjną i merytoryczną, chociażby w opracowaniu wniosków w ramach programów i konkursów na realizację ich zadań
statutowych. Zapowiadam również regularne spotkania z przedstawicielami biznesu, firm handlowych, usługowych i produkcyjnych. Każdy już dziś rozumie, że pomyślność kraju i jego obszaru buduje się w oparciu o prężnie działających przedsiębiorców. Kluczowym zadaniem Jabłonowa jest taki dobór partnerów gospodarczych, który na trwałe zapewni realizację wizji zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. Wyjątkowo mocno należy pamiętać o osobach młodych, które często nie mogą znaleźć odpowiedniej dla siebie oferty. Działalność świetlic, ośrodka kultury, klubów i organizacji sportowych musi być odpowiedzią na ich potrzeby, a nie na jedynie nasze wyobrażenia o tych potrzebach. Nie mniej ważni są ludzie starsi, emeryci. Nie wolno skazywać ich na zamknięcie się w domach. Świetnicy działający klub seniora, czy też Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów pokazuje, jakie są ich oczekiwania i jak można je zaspokajać. Takie inicjatywy będą przeze mnie zawsze wspierane. Zamierzam podjąć ściślejszą współpracę z samorządami sąsiednimi, ale przede wszystkim zacieśnić współpracę na zasadach partnerskich z samorządem powiatowym i z samorządem wojewódzkim. Już dziś proszę o wsparcie naszego przedstawiciela w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dążeniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Tę samą prośbę kieruję do przyjaciół naszego miasta i gminy, którzy reprezentują nas w Parlamencie Polskim. Szanowni mieszkańcy, jestem tu dzięki Wam i dla Was. Będę wszędzie tam, gdzie będziecie Wy. Nie zamierzam zamykać się w gabinecie, ale codziennie rozmawiać z każdym, kto ma coś do przekazania burmistrzowi. Będę organizować regularne spotkania z Waszymi przedstawicielami, sołtysami, członkami stowarzyszeń, organizacji, klubów sportowych, a także parafii. Nie wyobrażam sobie innego modelu kierowania gminą niż robienie tego z woli mieszkańców, dla mieszkańców i razem z mieszkańcami. Panie Przewodniczący, Pani Wiceprzewodnicząca, Panie Wiceprzewodniczący, Wysoka Rado. Niewątpliwie przed nami ogrom ciężkiej pracy. Myślę tu m.in. o konieczności dalszej budowy i remontu dróg gminnych, budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jabłonowie Pomorskim, remont sal sportowych przy Szkole w Góralach, w Płowężu i innych pracach mających na celu polepszenie życia mieszkańców naszego miasta i naszej gminy. Istnieje spora szansa pozyskania dla miasta i gminy środków europejskich i krajowych na rozwój infrastruktury. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, posiadamy stosowną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Nie wyobrażam sobie jednak wypełniania tej misji bez dobrej współpracy z Wysoką Radą. Wierzę w to, że podobnie jak ja, Państwo Radni, potraktujecie to wyzwanie z największą starannością i powagą. Jestem przekonany i głęboko w to ufam, że połączą nas najważniejsze i najistotniejsze problemy, że połączą nas ludzie. Myślę, że nie będziemy tracić czasu na spory i podziały polityczne, lecz wykorzystamy go jak najlepiej w służbie dla lokalnej społeczności. Dziś ze swej strony deklaruję współpracę ze wszystkimi klubami zasiadającymi w Radzie, jeśli tylko ta współpraca służyć będzie dobru publicznemu. Szanowni Państwo, na koniec zwracam się do moich współpracowników, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników zakładów pracy w mieście i gminie, mieszkańców miasta i gminy, proszę Was o pomoc i współpracę w wypełnianiu mej funkcji. Gorąco liczę także tam, gdzie będzie to niezbędne, na słowa krytyki, wskazywanie błędów, dobre rady i pomysły, jak te błędy naprawić. Mimo iż wiem, że jeszcze nikomu nie udało się zadowolić wszystkich, postarajmy się wspólnie, by na koniec tej kadencji tych niezadowolonych było jak najmniej. Jestem głęboko przekonany, że uda nam się osiągnąć zamierzone cele, a przez to spełnić nadzieje i oczekiwania mieszkańców naszego miasta i naszej gminy, czego sobie i Państwu życzę, bo przecież zgoda buduje, a mieszkańcy miasta i gminy Jabłonowa Pomorskiego są najważniejsi. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękuję.